Kamil, dobre spotkanie w Twoim wykonaniu. Zdobyłeś dwie bramki, no ale po tym meczu nie możesz być zadowolony. No tak jak Pan powiedział, na pewno po tym meczu wszyscy nie jesteśmy zadowoleni. Te moje bramki dzisiaj nam nic nie dały i musimy się wziąć w garść, bo następny mecz już w piątek i musimy się podnieść i przede wszystkim mentalnie, bo myślę, że fizycznie dajemy radę w meczach i to siedzi tylko coś w naszych głowach. Nie wiem, czy brak koncentracji, czy po prostu jakieś błędy taktyczne w naszym wykonaniu, ale za łatwo tracimy te bramki. Bardzo dobre pierwsze 15 minut, ale później ta gra się zaczęła, no i znowu końcówka bardzo dobra w waszym wykonaniu. Gdzieś trudno wytłumaczyć, z czego te przestoje w grze się biorą chyba. No dokładnie. Często zaczynamy grać, jak już jest 0-1, 0-2 i wtedy nagle się budzimy, dostajemy jakiegoś kopa, jakiejś energii, a tak po prostu nie można. Musimy od początku, tym bardziej u siebie na stadionie, wyjść jak po swoje i to przeciwnik ma się nas bać, a nie my zaczynamy grać, jak już jest naprawdę bardzo ciężko gonić wynik. Zaczynałeś na skrzydle, później zmieniłeś Michała Fidziukiewicza i chyba zdecydowanie lepiej grało ci się na pozycji napastnika. No tak jak widać po tej drugiej połowie. Udało się strzelić te dwie bramki po tej zmianie pozycji, ale no tak jak Pan mówi, nic nam one dzisiaj nie dały i wolałbym nie strzelić bramki, żebyśmy wygrali po prostu ten mecz. Forbet Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem GKS-u Tychy.